Sabina Wolter, Twoja przewodniczka po świecie seksualności, cielesności, relacji, kobiecości, korzystania z kobiecego potencjału i wszelkich emocji, jakie łączą się z tymi aspektami, które wymieniłam. Jeżeli czujesz, że moje treści z Tobą rezonują, to wspaniale, bardzo się cieszę. Jeżeli czujesz, że chciałabyś bądź chciałbyś skonsultować się ze mną na bezpłatnej konsultacji, która tak naprawdę może Ci rozjaśnić ten punkt, w jakim jesteś i pomóc Ci dojść do tego, czego potrzebujesz na tym etapie, żeby dojść tam, gdzie chcesz być i jaką osobą chcesz być i doświadczać tego, co chcesz, to w opisie filmu jest link, który prowadzi do zabukowania takiego miejsca i momentu. Mogę tylko zapraszać. A jeśli podczas tej konsultacji uznasz, że chcesz ze mną pracować bądź przyjechać na któryś z moich warsztatów lub wziąć udział w tych warsztatach, które prowadzę online dla kobiet rozkochanych w rozkoszy, Pięknie, zrobisz mi wielką przyjemność i tym ludziom, którzy tam z tobą będą również. A teraz przejdę do odcinka. Opowiem wam historię. Ona jest zarówno niezwykle indywidualna, bardzo osobista, bardzo głęboko emocjonująca dla mnie, jak i bardzo uniwersalna. Bo gdy tylko się nią dzielę, z którymiś z ludzi, których mam zaszczyt prowadzić, lub gdzieś w bezpiecznym gronie, osób, które na ten moment potrzebują takiego rodzaju historii, to zauważam, jak bardzo mocno każdy z tych ludzi może się w niej przejrzeć. No to ta historia. To był jeden z niedzielnych poranków, jakich wiele. Jesteśmy z moim mężem na glasa jeszcze w łóżku. Pijemy sobie poranne zioła czy tam kawę, już nawet nie pamiętam. I w pewnej chwili czuję takie bardzo przyjemne, ciepłe coś. Wewnątrz mojej klatki piersiowej, wewnątrz mojego brzucha i odczytuję to. Rośnie we mnie pragnienie: Chcę się kochać. I od razu zaznaczę, robiąc dygresję, w każdym człowieku jest zapis czegoś, co blokuje taki naturalny przepływ. Coś takiego, co w jakiś sposób zatrzymało, straumatyzowało i spowodowało, że w naszych ciałach i umysłach jest zapis, że bliskość może być niebezpieczna. W moim ciele również taki zapis jest. Były rzeczy, które do tego doprowadziły. Były rzeczy, które musiałam przepracować ze sobą. Odpuścić tym ludziom, którzy mnie rzeczywiście dotknęli. Tym chłopakom, którzy mi zrobili taką krzywdę. I po to właśnie, żebym mogła być wolna. To też dzieje się na procesach, które prowadzę. Niemniej wtedy, tego ranka, poczułam, tak, chcę się kochać. I mówię o tym mojemu mężowi. I on zadowolony... Cieszy się na to. Mówi tylko, że pójdzie do łazienki, żeby się odświeżyć i zaraz wraca. I kiedy na ten moment go nie było, poczułam takie odłączenie od niego. Myślę, że wiele kobiet jest w stanie już w tym momencie poczuć to, co mówię. Że masz ochotę, jest to coś. A potem dzieje się delikatny gest, jakieś delikatne odsunięcie, i puf, jak gdyby czar umykał. I kiedy on wrócił z łazienki, widząc go takim pięknym, seksownym. Nagim, z tym jego cudownym, mięsistym ciałem. On idzie do łóżka, a ja zaczynam czuć w ciele strach, opór i lęk, i zaczynam to czuć, naprawdę zaczynam to czuć. Ale mój mąż siada obok mnie, a potem delikatnie sadowi mnie na sobie, także siedzimy w pozycji jabią, i głaszczy mnie po plecach, i całuje mnie, i całuje moją szyję, mój dekolt, moje ramiona. Ja odwzajemniam te pieszczoty, ale czuję. Opór w ciele, czuję w ciele lęk i czuję strach. I w miarę jak mnie dotyka, czuję, że te emocje zaczynają być naprawdę duże, i moje oczy nabierają łzami. I to jest reakcja kogoś, kto kiedyś doznał czegoś, co było traumatyczne i zapisało się na jego seksualności. I to, że dzisiaj pracuję z seksualnością, nie jest przypadkiem. Jest ogromna droga, którą już przeszłam i którą rozpoznaję w kobietach, z którymi pracuję. I to, że ją przeszłam, nie znaczy, że trauma w moim ciele zniknęła. To tylko znaczy, że lepiej z nią sobie radzę. Bo to, co wówczas poczułam, trudno mi było zinterpretować, ale też nie moją rolą jest to interpretować. Nie moją rolą było to, żeby wtedy to nazywać. Moją rolą i wielką odpowiedzialnością w tym momencie było po prostu powiedzieć, co czuję. A potem powiedzieć, czego potrzebuję. I to są dwa najważniejsze pytania. Dwa najważniejsze rozwojowe pytania jakie potrzebuje każda relacja, a żeby poczuć, że się rozwijają, że są blisko siebie i że no, celebrują swoje istnienia w swoich życiach. Co czuję i czego potrzebuję. I na tamten moment, gdy on mnie pieści, on czuje, że jego entuzjazm opada. Ja czuję, że się zamykam i wycofuję. W pewnej chwili on patrzy mi w oczy i pyta się mnie, co się stało. A ja... Czując się, wiecie co, głupią, bezbronną, ehm, przecież sama zaproponowałam, tak? A teraz, co się dzieje? Czując się winną i totalnie zawstydzoną, razem z tym wszystkim, co czuję, mówię: mmm, Przestraszyłam się i mam w ciele opór i nie wiem, skąd to jest. I gdyby nie fakt. Gdyby nie fakt, że tak często rozmawiamy z moim mężem, rozmawiamy dokładnie tak, jak do tego zapraszam pary, z którymi pracuję, osoby, które są w relacjach, a które prowadzę, że rozmawiamy w taki sposób, że potrafię mu powiedzieć, że, kochanie, w takich momentach, kiedy ja jestem taka, no właśnie, taka, taka wyeksponowana, taka przestraszona i, i, i taka już obudująca się w obronę, chciałabym, żebyś był po prostu obecny, żebyś spytał się mnie, czego potrzebuję. I, I on to zrobił. On pamięta o tych naszych rozmowach i wtedy, w tym momencie, gdy nasze ciała są splecione, ale zamykają się powoli, on zadaje to pytanie: czego potrzebujesz? Co mam zrobić? A ja przyznaję szczerze że mu patrząc w oczy, nie wiem, co masz zrobić. Ale dziękuję ci, że pytasz. Może po prostu pobądź, po prostu pobądź i pozwól mi pozwól mi pobyć w tym. Drugą rzeczą, którą niezwykle doceniam w nim jako mężczyźnie i w wielu mężczyznach, z którymi też mam przyjemność pracować i takimi się właśnie stają, że on pozwolił mi na to, żebym ja była tak emocjonalna, że go moja emocjonalność nie przeraziła, że nie wzbudziło w nim to odruchu muszę cię uratować, albo chciałbym to z tobą przegadać, albo może jakoś ci doradzę co zrobić i w ogóle. Nie, on się spytał czego potrzebuje. Po czym potrafił dodać to ja po prostu przy tobie będę. I dodał, a gdybyśmy mieli nawet skończyć już teraz, to ja i tak czuję się wspaniale. Bo widzicie, my tak siedzieliśmy, głaskaliśmy się po plecach i całowaliśmy, i, i dotykaliśmy w ponad godzinę. I ktoś, kto by patrzył na tę grę wstępną z boku, to by pomyślał, no siedzą i się głaskają. Nuda. <laughs> Ale to, co się działo tutaj. Mm. To, co się działo tutaj. Nie macie pojęcia, co tutaj się działo. Ja wiem, że w tym momencie ścierałam się nie tylko z własną traumą. Ja wiem, że w tym momencie mój system nerwowy generował wszystkie traumy linii kobiecej, która złożyła się na mnie dzisiejszą. Wszystkie te momenty linii męskiej, które złożyły się na mnie, które nadużywały. Wszystkie te rzeczy one po prostu w tym momencie zaczęły wybuchać. I ja nie potrafiłam tego nazwać lepiej, jak czuję opór i strach. I jestem niezwykle szczęśliwa i wdzięczna, że potrafiłam wejść w tę przestrzeń ze sobą po to, żeby ją namierzać i opiekować się sobą wtedy lepiej. Niemniej, kiedy jesteśmy tacy przytuleni, ja zatrzymałam mojego męża. Ja mówię, nie, ja nie chcę, żeby to się kończyło. Ja chcę, żebyś tak właśnie pobył ze mną, pobył ze mną. I w pewnej chwili, gdy tak się dotykaliśmy, gdy ja nazwałam to, co czułam, gdy powiedziałam, czego potrzebuje, gdy on stawił się do tego, choć jak później przyznał, sam nie wiedział, co robi i nie wiedział, co ma zrobić. I go to też czasami przeraża, że, że moje emocje są takie zalewające. Ale jednak był przy tym, gdzie pozwoliliśmy sobie oboje, żeby nasze ego zostało z boku, żeby wejść w coś, co oboje wyznajemy jako niezwykłą prawdę, czyli miłość trochę cię spali. Miłość czasem polega na tym, że kładziesz się na stosie i dajesz drugiej osobie zapałki. I tak właśnie zrobiliśmy. Pominęło trochę czasu i moje ciało zaczęło się rozmiękczać. I ja poczułam też, że oddychając w to uczucie tego strachu, tego oporu, tego lęku, tej traumy, poczułam, że w pewnej chwili rozluźniam się. Poczułam się bardziej otwarta i moje ciało zareagowało. Zareagowało. Podnieceniem, po czym się kochaliśmy, i moje łzy z moich oczu, które płynęły, gdy dochodziliśmy wspólnie do szczytu rozkoszy, która potem jeszcze pływała w nas przez jakieś pół godziny czy godzinę po. Te łzy były tak oczyszczające i tak uwalniające. Ja wiem, że nie byłam już taka sama, i wiem już, czego najbardziej się bał mój system nerwowy wtedy. Bał się miłości. Bał się. Że tak jak wtedy byłam skrzywdzona, tak teraz w tej bliskości również spotkam mnie krzywda. Ale tu weszłam podświadomie w negocjacje, w negocjacje ze sobą. To nie jest taki kontekst. Teraz jest bezpiecznie. Teraz jest dobrze. Teraz mogę się poddać. Teraz mogę zaufać. I poddać się mężczyźnie. I pozwolić mógł być mężczyzną. Tylko dlatego, że mówię mu, czego potrzebuje. A on mógł być przy sobie. I mógł być przy mnie. I mógł sam poczuć, że ma przed sobą kobietę, która mówi, czego potrzebuje i czego chce. I on może jej służyć. I to jest dynamika, której każdemu naprawdę życzę. I jest możliwa, o ile naprawdę pozwalamy sobie po pierwsze czuć, a po drugie namierzać, jaka potrzeba stoi za tym uczuciem. I wyrazić to, i zaprosić się do siebie, po to, żeby, no właśnie, położyć się na stosie miłości i rozkoszy. I w zaufaniu przede wszystkim do siebie dać drugiej osobie zapałki, aby ten stos zapłonął. A ja życzę Wam wszystkiego dobrego, przyjemności, soczystości, mnienomyślności, głębokich transformacji. I do usłyszenia, do zobaczenia.